Czy współczesna sztuka sakralna służy uświęceniu człowieka? Temat bardzo trudny z tego powodu, że dotyczy z jednej strony struktury kościoła, w którym funkcjonujemy, a z drugiej strony dosyć bolesnych zmian, których doświadczamy. Dlatego z jednej strony wymaga to pewnego rodzaju pokory w podejściu do tego zagadnienia, ale z drugiej strony nie ma co też ukrywać, że Przynajmniej to jest moja hipoteza. Współczesna, współczesna, głównie architektura sakralna, bo o tym będę mówił, przeżywa pewnego rodzaju kryzys. Należałoby zadać pytanie, jeżeli takowy kryzys istnieje, to jakie są powody tego kryzysu i czy istnieje jakakolwiek szansa, aby z tego kryzysu można było się wydobyć, czy istnieją jakieś optymistyczne prognozy, czy istnieje kolokwialnie mówiąc jakieś światełko w tunelu. Cały cały dzisiejszy, nie nazywałbym tego referatem, bardziej kilka luźnych informacji, które chciałem Państwu przekazać, i takich spostrzeżeń. Struktura będzie wyglądała w ten sposób, że z trzech części będzie się składać i na początku usprawiedliwie, dlaczego taka, taka a nie inna struktura i dlaczego w takiej kolejności. Generalnie rzecz biorąc, kilka słów na temat ogólnofilozoficzny, a mianowicie tej triady, która jest tematem przewodnim całego 11 Kongresu, czyli piękno, dobro i prawda w przestrzeni publicznej, czym są te orzeczniki, jakie one mają związek ze sztuką czy z przestrzenią. Sakralną. Druga, druga część będzie odwołaniem się do pewnego rodzaju egzemplum, które chciałbym jako pewnego rodzaju antytezę w rozumieniu bardzo pozytywnym przedstawić, czyli przywołać sztukę sakralną gotyku, a konkretnie takiego projektu, który zwiesie katedra gotycka. Oczywiście będę mówił tutaj, operował będę pewnego rodzaju skrótami, bo trudno wykazać, że gotyk jako taki miał sui generis, o którym będę mówił. Nie, to będą pewnego rodzaju uogólnienia, bo dobrze wiemy, że gotyk był przypisany bardzo lokalnie do niektórych tradycji i się różnił. No, gotyk francuski od niemieckiego, kościoły gotyckie czy katedry gotyckie w Polsce różniły się od tych na terenie Czech, ale uogólniając będzie to pokazanie pewnego rodzaju projektu, który nie jest li tylko projektem, Absolutnie architektoniczno-estetycznym, bo katedra gotycka daleko wykracza poza projekt rozwiązań technicznych, poza projekt rozwiązań estetycznych. I trzecia część, właściwie ona będzie stanowiła rdzeń tego, o czym powiem, czyli, krótko mówiąc, współczesna sztuka sakralna na bazie odniesienia czy porównania do czasów minionych, czyli przywołane, przywołanego tutaj w tym krótkim wystąpieniu gotyku. No i kilka podsumowań. Dobrze, to zaczynamy. Prawda, dobro, piękno to naczelne idee opisane już przez Platona i funkcjonujące w, w całym Antyku, w zasadzie w czterech okresach filozofii greckiej. One stanowiły pewnego rodzaju rdzeń, wokół którego cała filozofia praktycznie antyczna oscylowała, począwszy od teorii poznania, filozofii sztuki, czy ontologii, metafizyki, czy nawet logiki. I tutaj. Może zacznę od tego, by nie wdawać się w jakieś dywagacje stricte filozoficzne, bo to nie jest przedmiotem tego wykładu. To można powiedzieć, że o Platonie w filozofii w zasadzie powiedziano już wszystko. Jeśli zgodzić się z tą opinią, to należy również przyjąć opinię pochodną, że w zasadzie cała filozofia poplatońska to są tylko i wyłącznie komentarze do Platona, bo w zasadzie co miano do powiedzenia w filozofii, to Platon już to wypowiedział. Jeżeli zgodzimy się z taką opinią, nie do końca ona jest słuszna, ale możemy powiedzieć, że niewątpliwie naszą macierzą intelektualną w której funkcjonujemy obecnie jest antyk bez dwóch zdań filozofia grecka prawo rzymskie i tradycja chrześcijańska w zasadzie ukształtowały współczesnego człowieka nawet jeżeli on do tego nie chce się przyznać to są trzy podwaliny na których w zasadzie budowana była Europa która niestety chyli się ku upadkowi yy, dlatego jeżeli przyjmiemy te trzy naczelne idee, bo tak w rozumieniu platońskim należałoby mówić, bo wszyscy Państwo podejrzewam, w tej sali znacie porównanie jaskiniowe Platona, w którym oddzielał on świat duplikacji, czyli życia zmysłowego i świata idei, powtarzać to nikomu tu nie trzeba. Ale krótko mówiąc, te trzy idee w pewnym sensie, w pewnym sensie kształtują człowieka. Tak? Można mówić, że można powiedzieć wprost, że Prawda, czyli krótko mówiąc, teoria poznania w filozofii, kategoria naczelna, do której dążymy. Dobro jest związane oczywiście z segmentem filozofii, który zwie się etyką, i piękno jest związane z estetyką. To te trzy y, nauki szczegółowe filozofii wyznaczały też rozwój wszystkich nauk, dlatego prawda, dobro i piękno, jakkolwiek byśmy je definiowali, bo. Nie ma co też ukrywać, że historia filozofii jest sporem o to, jakie desygnaty pod te pojęcia podłożymy. Wystarczy przejrzeć, jak rozumiemy teorię prawdy. Obecnie w filozofii przynajmniej sześć czy siedem definicji obowiązujących jest. Teorie dobra no to niekoniecznie trzeba do filozofii sięgać, wystarczy telewizję włączyć, by zobaczyć, co pod kategorią dobra możemy dzisiaj współcześnie rozumieć. A kategoria piękna jest już zupełnie Odrębną, odrębnym zagadnieniem, i tak wysoce dyskusyjnym, że choćby estetyka niemiecka ostatnich 80 lat twierdzi wręcz, że. Próby definiowania tego, czym jest piękno współcześnie, są samobójstwem intelektualnym, i ktokolwiek się podejmie tego, niekonie... niechybnie musi skończyć na spasowaniu. Tak? Bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj ogólnej kategorii, czy ogólnej definicji, czy hipotezy nawet piękna przedstawić. Ja takim sceptykiem nie jestem, dlatego postaram się tutaj o kilku kwestiach zasadniczych w tej materii powiedzieć. Czyli Krótko mówiąc, zasadniczo historia filozofii jest zmaganiem się z właściwym zrozumieniem tych trzech naczelnych zasad. To one wyznaczają zręby filozoficznej spekulacji. Jeżeli zobaczymy na scholastykę, na filozofię łacińską lub to, co zwiemy właściwym średniowieczem, to zobaczymy, że w pewien sposób bardzo precyzyjnie wskazano na te trzy wskazane tutaj terminy bonum, pulchrum i verum jako trzy najwyższe. Rodzaje orzeczeń o bycie. Tak? Więc, jeżeli chcielibyśmy cokolwiek o otaczającej nas rzeczywistości powiedzieć, to niechybnie będziemy musieli zmierzyć się z tymi trzema terminami. Dlatego też bardzo się cieszę, jakkolwiek ten. Temat bardzo szeroki zaproponowany na 11. Kongresie wydaje mi się tematem wyjątkowo atrakcyjnym. I tutaj pozwolę sobie na króciutką dygresję z własnej pracy zawodowej. No, proszę Państwa, nie ukrywam tego, że współczesna filozofia, jakkolwiek byśmy dewagowali nad stanem współczesnej filozofii, to wydaje mi się, że jej największą wadą w ciągu ostatnich powiedzmy 150 lat jest to, że filozofia de facto zapomniała o tym, do czego została powołana. I ucieka od fundamentalnych i pytań pierwszych. Ucieka przed próbami definicji, brnie w peryferię, marginalia, eseistykę, która de facto jest tylko niezobowiązującym komentarzem do kolejnych przekładów, komentarzy czy tłumaczeń. Jest takim appendixem, jest czymś z boku dodanym, natomiast ucieka przed fundamentalnymi pytania, pytaniami. Dzisiaj w filozofii. W zasadzie wyrugowano całkowicie metafizykę jako naukę, która jest niefalsyfikowalna w sensie takim, że nie jesteśmy w stanie empirycznie Odnieść się do jej wyników, dlatego stwierdzono, że lepiej by ta metafizyka na śmietniku historii gdzieś wylądowała, a zajmijmy się na przykład teorią prawdy w kontekście relatywnym, czy teorią prawdy w kontekście takim kontekstualnym, zupełnie już. Tak? Dlatego tutaj tą filozofię łacińską przywołałem, bo z tradycji łacińskiej wywodzi się ta ścisła korelacja między tymi wymienionymi orzecznikami. Każdy rodzaj dobra, pamiętajmy o tym, że to jest tradycja, Jakkolwiek bardzo często powoływana na Arystotelesa, to pamiętajmy, że ta tradycja jest proplatońska, zdecydowanie. Pamiętajmy o tym, że żaden z filozofów średniowiecza, właściwego średniowiecza, nie byłby w stanie zaryzykować hipotezy mówiącej, że że y, każdy rodzaj dobra nie jest piękny, na przykład, czyli mamy połączenie. Jeżeli ktoś dobrze postępuje, to postępuje zarazem w życiu pięknie, jeżeli możemy odnieść postępowanie do kontekstu estetycznego. Jeżeli ktoś mówi prawdę, na przykład, to niewątpliwie jest to dobre postępowanie. I tutaj, y, dla, dla, dlaczego o tym tyle mówię? Z tego powodu, bo to rodzi nam kolejne pytanie. Czy sztuka winna ukazywać piękno i służyć dobru? Oczywiście podejrzewam, że ingrosso modo wszyscy na tej sali by orzekli tak. Ale są tu pewnego rodzaju niuanse, na które chciałbym zwrócić uwagę, że niekoniecznie odpowiedź jest tak oczywista, jakby nam się y, mogło wydawać. O ile zmagania dotyczące na przykład natury dobra y, są, y, są w pewien sposób z zasady y, rozstrzygalne w jakiś sposób, tak? Kontek kontekst prawdy tak samo. No, Nikt chyba się nie, nie spróbuje zaatakować takiej hipotezy, że lepiej mówić prawdę jak kłamstwo. Tak? Natomiast zwróćmy uwagę, że tu mamy opozycyjne na zasadzie kompozycji oppositorum. Mamy postępowanie dobre i złe, mamy kłamstwo i prawdę. No i właśnie pytanie w przypadku sztuki. Oczywiście możemy powiedzieć, że mamy piękno i brzydotę, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli w etyce i w teorii poznania zdecydowanie negatywnie coś od czego winniśmy stronić uciekamy od kłamstwa i uciekamy od złego postępowania tak brzydota może być jako modus operandi w świecie sztuki może być jak najbardziej na zasadzie tak jak powiedziałem kompozycja opositorum tutaj mamy przykład Katedry, jednej z katedr niemieckich, gdzie wybrałem taki fragment, gdzie można było, można było pokazać, że piękno i brzydota tego rodzaju opozycja nie posiada już tak silnej polaryzacji, o której powiedziałem, można użyć brzydoty w sztuce, na przykład no, widać ikonologia demonologiczna w średniowieczu. W jaki sposób przedstawić Lucyfera jako kogoś skrajnie odpychającego pod względem estetycznym. Tak? Możemy posłużyć się brzydotą, by edukować na przykład. Tak? I no, nie ma co ukrywać, że średniowiecze jest doskonałym przykładem, bo wyobraźnia średniowieczna, jakkolwiek państwa, może tu zaskoczę, ale podejrzewam, że nie do końca, wydaje mi się, że była dużo bardziej rozbudowana niż wyobraźnia ludzi współczesnych. Dużo bardziej rozbudowana. My dzisiaj w dobie telewizji, internetu, powszechnego dostępu do obrazu, do, do informacji, nie, nie bylibyśmy w stanie stworzyć tego typu rzeczy, które powstały w głowach ludzi średniowiecza. Wystarczy spojrzeć na manuskrypty, na, na różnego rodzaju bestiariusze, które funkcjonowały. No, wrogowie chrześcijaństwa, Maurowie, Saraceni, to byli ludzie brzydcy, odpychający. Cała semiologia koloru, która była fundowana w średniowieczu, też za tym szła. No by tylko powiedzieć na przykład to, że Judasz w całej ikonologii ma rudy kolor włosów. No skąd się to wzięło? No do dzisiaj to przetrwało, tak? Rudy jest kolorem zdrady, rudy nigdy ci prawdy nie powie i za tym tego rodzaju skojarzenia szły i one przetrwały aż do dzisiaj. No skąd się bierze w naszej tradycji, nie jest nie do wyobrażenia, żeby ktokolwiek z pań na przykład tutaj siedzących, a stojących u progu małżeństwa założyła czarną szuk suknię ślubną. To podejrzewam, że taki ślub by się nie odbył. Przecież to tylko kolor, tak? Ale on ma tak silne znaczenie symboliczne właśnie z okresu średniowiecza, że Biel kojarzy się z niewinnością. Pierwsza komunia, tak? pójście do, do, do ołtarza jako panna młoda. Dlatego musimy tutaj pamiętać, że operowanie różnego rodzaju modusami na gruncie estetyki jest takie, a nie inne. Jaki jest cel sztuki sakralnej? To jest pytanie. Też wydawałoby się dosyć banalne, ale by odpowiedzieć na to trudne z zasady pytanie, należy spojrzeć z szerszej perspektywy i zadać pytanie, wydaje mi się, bardziej ogólne. Po co w ogóle tworzyć sztukę? Bo to jest, tak jak Państwu wspomniałem na samym początku, bardzo często jest tak, że my uciekamy od pytań pierwszych. I wydaje mi się, że taka natura filozofii powinna być, że jeżeli nawet uciekamy od tych pytań, to filozofowie winni przywrócić te pytania pierwsze, czyli fundamentalne pytanie. Po co tworzymy sztukę? Ja tutaj przywołam może niezbyt popularnego i trochę zapomnianego neokantystę, który urodził się nomen omen z mojego miasta, w moim mieście we Wrocławiu, Ernest Kazirer. Ernest Kazirer Moim zdaniem dał jedną z najbardziej trafnych definicji sztuki. Powiedział wprost: tworzymy tak zwane, na całą kulturę składają się formy symboliczne. Te formy symboliczne funkcjonują w różnych segmentach. Tak? Jeżeli człowiek, Jan Kowalski z ulicy, szuka podstawowych odpowiedzi na dręczącego pytania w życiu, Sięga po różne formy symboliczne. Sięga na przykład po naukę. Chce się dowiedzieć, co go spotka za 10 lat, co go spotka po śmierci, jaki jest sens życia, czyli stawia sobie pierwsze pytania, pytania pierwsze w, w sensie filozoficznym i od nauki na część z nich uzyskuje odpowiedź, a niestety na część nie. Dlatego sięga po drugą formę symboliczną. Drugą formą symboliczną wskazaną przez Kazirera jest mit i religia. Jeżeli czegoś nie wiemy w nauce, musimy zwrócić się do tego, w co wierzymy. I Kazirer mówi wprost: podstawowym błędem. Jemu współczesnych czyli 150 lat temu jest to, że mylimy te dwa poziomy. W nauce musimy wiedzieć, a w religii, jeżeli wiemy wszystko to już nie jest religia, to już nie jest wiara, bo wiemy wszystko. Dlatego zakładamy pewien element tajemnicy i to jest klucz religii. Jeżeli to przyjmiemy, to w pewien sposób uzyskamy te odpowiedzi z tej formy symbolicznej. No i trzecia rzecz, która nas najbardziej interesuje, świat sztuki. Ernest Kazirer mówi wprost: jeżeli coś nie zwerbalizujemy na gruncie nauki, jeżeli nie dojdziemy do finalnych rozwiązań na gruncie nauki, jeżeli religia lub mit nie jest w stanie orzekać o tym, co byśmy chcieli uzyskać od tej formy symbolicznej, sięgamy po zupełnie inny język, sięgamy po sztukę. I tu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób sztukę należy rozumieć, a potem sztukę sakralną. Sztukę należy rozumieć w ten sposób. Jeżeli coś jest niewypowiedziane za pomocą słowa, jeżeli coś jest niewypowiedziane na gruncie nauki czy pewnego rodzaju wierzeń, które są bardziej emotywne i intelektualne, sięgamy po trzecią formę symboliczną, sięgamy po sztukę. Dlatego wydaje mi się, że Kazirera powinni niektórzy współcześni artyści poczytać sobie w celu przypomnienia, bo jeżeli idziemy do galerii sztuki współczesnej i widzimy instalację, ogólnie powiedzmy tak, ja nie chcę tu wulgaryzmów używać, dlatego mówię instalacje, tak? Widzimy instalację i do tego mamy y, formę protezy intelektualnej w postaci 120 stron tłumaczących nam, co ta instalacja ma przedstawiać. No to właśnie trzeba sięgnąć po Kazirera, żeby no Tak swoją drogą szczerze państwu powiem, że bardzo często artyści współcześni do nas przychodzą, filozofów, żeby takie rzeczy pisać. I pierwszym, o czym mówią, to coś zrobiłem, jest to dotacja celowa z takiego i takiego źródła, więc należałoby podciągnąć to. W zasadzie to jest taka dowolność, że wszystko można napisać. Tak? Jeżeli ktoś moralnie się tego podejmuje, to oczywiście może to zrobić. Natomiast tutaj należałoby wrócić do Kazirera właśnie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się w języku sztuki, i pozostawić to odbiorcy, zostawmy, zostawmy te działania, bo to później przychodzi niestety taki kolokwializm, przepraszam, że co autor miał na myśli, należy to wytłumaczyć, bo nie jesteśmy w stanie za pomocą... Kontaktu z dziełem sztuki intencjonalnie wydedukować. Oczywiście zawsze pozostanie pewien margines. Tak? No, tutaj dałem Pietę, Michała, Anioła. Zawsze pozostanie ten margines interpretacyjny, gdzie możemy sobie coś dopowiedzieć. Tak? Ale główne przesłanie widzimy, jakie tu jest. Mimo tego, że ta rzeźba, jak Państwo wiecie, jest obarczona błędem logicznym, bo tak powiedziano młodemu rzeźbiarzowi, 24-letniemu, wtedy, kiedy kardynałowie, bo to była rzeźba na konkurs, zarzucili mu, że. Jest to niemożliwe, że twarz Matki Boskiej jest nieproporcjonalnie młoda w stosunku do 33 letniego syna, który zmarł. Tak? Na no to Michał Anioł, mając 24 lata, powiedział: A czy wy, kardynałowie, nie wiecie, że czystość konserwuje piękno? No, wytrącił całkowicie argumenty kardynałom zostało, po dzień dzisiejszy miliony ludzi. Podziwiają tą rzeźbę. Co więcej, nie chciano wierzyć, że Michoanieł to zrobił, więc pierwsza, jedna z pierwszych rzeźb w renesansie, gdzie mam podpis autora na szarfie najświętszej Marii Panny i na dodatek wykutej w takim miejscu, gdzie grubość marmuru jest 4 cm, więc próba usunięcia. Całkowicie by zniszczyła tą rzeźbę. Więc wracamy do fundamentalnego pytania, i będę kończył już ten wstęp, trochę przydługi. Jaki jest cel sztuki, sztuki sakralnej? No to, krótko mówiąc, gdy język nauki, język religii jest niewystarczający do orzekania, sięga się po sztukę. Ogólny cel sztuki, jeżeli coś nie jest do ukazania w tych formach symbolicznych, kazirerowskich, sięgamy po, po coś, co może nam dać y, y, odpowiedź. Generalnie rzecz biorąc, jaki jest cel sztuki sakralnej, no to krótko mówiąc, w takich punktach, tutaj to wypisałem, one oczywiście nie wyczerpują tego tematu, natomiast wskazują pewne zręby, wokół których można całą, cały wykład tutaj w zasadzie zawiesić, a mianowicie cel edukacyjny. Tak? Słynne Biblia pauperum w średniowieczu, gdzie ludzie niepiśmienni nie do końca byli w stanie zrozumieć ani homiletyki, która była dla nich zaawansowana w sensie intelektualnym, bo na przykład była nie w językach narodowych, tylko po łacinie w katedrach, nie byli w stanie zrozumieć tych wywodów teologów. No to w jaki sposób edukowano ludzi? No, edukowano przede wszystkim przez obraz, czyli to, co jest najkrótsze w percepcji, czyli przez percepcję zmysłową, to, co postrzegane jak mówił Pitagoras, trafia bezpośrednio do rozumu. Dlatego ten cel edukacyjny, wyrażenie prawdy duchowej. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego w kazaniu powiedzieć, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego w, jakiś, w jakiejś innej formie symbolicznej wyrazić, sięgamy po pióro, po pędzel, ukazujemy pewne prawdy duchowe, które są skryte, tak? a bardzo trudne na przykład do werbalizowania. Przywołałem tutaj obraz Caravaggia, który moim zdaniem ukazujący niewiernego Tomasza mówi więcej niż wiele homilii, które na ten temat usłyszałem z całym szacunkiem dla tych, którzy te homilie wygłaszali, bo to są dwa poziomy, to, to trudno oceniać, tak? słowo mówione i obraz, który do nas przemawia. Formalny w tym sensie, dlaczego jest formalny, tutaj napisałem? Z tego powodu, że y, sztuka jest zjawiskiem formalnym, ponieważ nośnikiem sztuki jest forma, sposób wyrażenia uczuć i środki do wyrażania powinny też mieć pochodzenie duchowe. Na przykład sztuka renesansowa, proszę Państwa, w treści jest religijna, ale w formie już niekoniecznie. Dlatego budziła tak wiele kontrowersji. No, kardynałowie wprost mówili: no, siedząc w kaplicy sekstyńskiej, kiedy patrzymy na roznegliżowane pośladki, no niekoniecznie jest to forma religijna, treść jak najbardziej, tak? dlatego tutaj sztuka sakralna musi być pod względem formalnym, zachować pewnego rodzaju ramy, w których się mo, mo, może mieścić. Tak? Natomiast stricte sakralny wymiar ma sztuka gotyku, bez dwóch zdań, dlatego tutaj to egzemplum za chwilę przywołam. Operuje oczywiście sztuka sakralna symbolem. I tutaj króciutko, symbol w średniowieczu zgoła odmiennie był rozumiany jak symbol dzisiaj. Dzisiaj czym jest symbol? Jeżeli byśmy po taką definicję... Może nie powinienem w tej sali tego mówić, ale z Wikipedii sięgnęli, tak? to symbol dzisiaj jest rozumiany jako ucieczka od rzeczywistości, ukazanie czegoś, co nie jest widziane. Tak? Mamy symbol, nie wiem, znak, światło czerwone, uważaj. Tak? Niekoniecznie jest to widoczne, ale odsyła nas do czegoś innego. W średniowieczu rozumienie symbolu było zupełnie inne. Rozumiane było jako, jako, jako ukazanie pewnego splendor veritatis, czyli jasności prawdy, byśmy tak to powiedzieli, tak? miało silne zakotwiczenie metafizyczne, czyli krótko mówiąc ukazywało za pomocą widzialnych rzeczy drogę dotarcia do tego, co niewidzialne. Dlatego katedra gotycka jest tutaj moim zdaniem najlepszym przykładem. Trzy zdania do, dosłownie, bo ja rozumiem, że o 16 będę musiał kończyć, a chcę zmieścić się ze wszystkim. Wielka teoria estetyczna, która jest najdłużej funkcjonującą teorią w kontekście naszej cywilizacji zachodniej, odwołanie się do kategorii Pitagorejskich. To jest potrzebne, by powiedzieć, do pełnego zrozumienia gotyku. Czyli, krótko mówiąc, Poznajemy świat sztuki przede wszystkim za pomocą rozumu, a nie zmysłów. Czyli krótko mówiąc, w świecie sztuki odszukujemy pewną prawidłowość, pewną harmonię, pewien ład i osiągamy pewne zadowolenie intelektualne. Czyli krótko mówiąc świat sztuki winien przede wszystkim wija zmysły trafiać do naszego intelektu. To jest koncepcja stricte pitagorejska, która przetrwała w gotyku, dlatego tutaj wybrałem rozetę jako coś ukazującego zwykłe okno byśmy powiedzieli, tak? Ale to okno daje nam zadowolenie intelektualne. No tutaj Gombryk, żeby byłby najlepszym przykładem, powiedziałby, że właśnie w harmonii ładu, porządku, pewnej ornamentyki odszukujemy pewnego rodzaju spokój. Spokój oka, tak? zadowolenie. Nie drażni to nasze, na, naszej wrażliwości. Dlatego tym dekorum tak często w gotyku się y, posługiwano. No i teraz najbardziej chyba fundamentalna rzecz, do której chciałbym przejść, a mianowicie, czy istnieje relacja między liturgią a sztuką i architekturą sakralną. Y, oczywiście tu nie będę absolutnie trzymał w niepewności, ze swoim zdaniem powiem tak. Na samym początku, bo to ułatwi dalszy tok y, wykładu. Sztuka sokralna, podobnie jak liturgia, operuje symbolem. Tutaj oczywiście dużo bardziej kompetentni byliby księża, którzy są i na ten temat by się wypowiadali, dlatego przepraszam księży, że w, w, pozwolę sobie króciutki komentarz na temat liturgii powiedzieć, a mianowicie y, przywołam tutaj słowa Benedykta XVI, naszego papieża emerytowanego. Wezwanie papieża Benedykta XVI do ciągłości kościoła na polu liturgii. Pytanie fundamentalne, czy powinno być to rozciągnięte, jeżeli to są takie naczynia połączone, i czy ono nie powinno dotyczyć sztuki i architektury sakralnej, jeżeli mówimy o pewnego rodzaju ciągłości. Bo mam wrażenie, że o ile. Ryzykowna teza, ale pozwolę sobie tu przedłożyć: o ile w liturgii możemy mówić o pewnej ewolucji, tak bez dwóch zdań wydaje mi się, że o ewolucji w architekturze sakralnej mówić nie możemy. Raczej możemy mówić o rewolucji, o pewnym zerwaniu, o dyskontynuacji, o poziomie zerowym, z którego próbujemy startować za wszelką cenę niejednokrotnie, odrzucając dziedzictwo przeszłości. Tak jakbyśmy się go wstydzili. Zresztą nie, nie jeden architekt sztuki sakralnej powiedział wprost, że do czasów barbarzyńskich w architekturze wrócić już nie wrócimy nigdy. Mówiąc o gotyku. Tak. Czyli, krótko mówiąc, istnieje żywa relacja między liturgią, sztuką i architekturą sakralną. Sztuka architektura sakralna musi odpowiadać liturgii jej wielkim treściom, które znajdują swój wyraz w celebracji choćby, tak. Między liturgią a sztu architekturą, na przykład wystrojem wnętrza, nie może być pewnego rodzaju konfliktu, który bardzo często wyczuwamy współcześnie. Tak? Musi być to pewnego rodzaju teologiczna, teologiczno-historyczna koherencja, że, że tak powiem. Czyli liturgia operując przez swój symbol. Który jest oczywiście tutaj, w tym przypadku, nośnikiem formy pewnego rodzaju ekspresji i duchowości, jest widzialnym znakiem obecności z Bogiem. I tutaj fundamentalne pytanie: czy współczesna architektura sakralna jest czymś, co daje nam widzialny znak Boga? Katedra gotycka, czyli przechodzimy do tego egzemplum, który jest już drugą częścią, i później podsumowanie i odwołanie się do współczesnej architektury, głównie sakralnej. Jak uczynić, by poprzez sztukę ukazać obecność Boga niemalże namacalną? Wybrałem tutaj przykład katedry gotyckiej. I tutaj nie ma co ukrywać, że katedra gotycka użyje tutaj terminologii wielkiego mistyka. Piotr Damiani był taki filozof-mistyk, który powiedział wprost: "Katedra gotycka jest obrazem wszechświata". Jest lustrem, w którym wszechświat powinien się przeglądać. I ta metafora jakkolwiek patetyczna na dzień dzisiejszy, im dłużej żyje, tym bardziej widzę, że jest jak najbardziej trafna i nic ponad to tutaj nie można powiedzieć. Czyli za pomocą pewnego rodzaju skrótu architektonicznego ukazany jest porządek świata, porządek kosmiczny. Gotyk to też nie ma, nie ma co ukrywać, że. Yy, był pewnym przełomem między stylem romańskim a gotykiem. Ten przełom objawiał się na wielu poziomach. Zastąpiono przede wszystkim mroczne kościoły z polichromiami. W zasadzie gotyk to jest koniec malarstwa ściennego poprzez Nowatorskie rozwiązania technologiczne, w zasadzie ściany nośne zostały przeszklone, zmieniono całkowicie wystrój wnętrza. To jest nie tyle, jak Umberto Eco kiedyś ładnie powiedział, bo też mu się zdarzają błyskotliwe, błyskotliwe uwagi na temat szczególnie sztuki. Powiedział kiedyś, że katedra średniowieczna nie tyle gromadzi światło, co je wytwarza. Jest sanktuarium światła. Tak? O tej idei Claritas jeszcze pozwolę sobie dwa, trzy słowa powiedzieć. Co stoi, proszę Państwa, za tym, że że symbolika katedr wykracza dużo dalej poza wymiar estetyczny, techniczny czy nawet teologiczny. Jest czymś, co stało się takim symbolem rozumienia pewnego, pewnego rodzaju postawy, nie tylko estetycznej, ale w ogóle postawy duchowej. Dlaczego dzisiaj katedra średniowieczna, nie wiem czy Państwo zwrócili na to uwagę, jako pewien typ czy pewna struktura architektoniczna funkcjonuje w całym systemie znaczeń? Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie wiem, pałac barokowy no to nie do końca wiemy, co to jest, mniej więcej jesteśmy w stanie sobie przesadną ornamentykę wyobrazić, tak? Ale katedra gotycka dokładnie wiemy, wertykalizm, idea światła, przede wszystkim porządkowanie relacji, tak? To są te trzy rzeczy, które są szalenie istotne. W kilku słowach byśmy mogli potem do tego się odwołać w trzeciej części wykładu na temat architektury gotyku. Wielki kontrprojekt, tak jak powiedziałem, w stosunku do... Katedry, katedry romańskiej. Tutaj apsyda jest punktem centralnym kościoła. No, to jest coś, co jest związane z porządkowaniem systemu relacji. Może zacznę od tego, że katedra gotycka absolutnie nie jest antropocentryczna bez dwóch zdań. Jest teocentryczna. Porządkuje nam system relacji. Jeżeli w Pamiętajmy o tym, że do XIV wieku liturgię można było tylko sprawować o świcie. Orientacja solarna katedry wpływała na oświetlenie wnętrza. Absyda tak? była jak polana w lesie. O świcie jedyne w pełni oświetlone miejsce. Tam były witraże, które miały bardzo jaskrawe kolory. Wchodząc do katedry gotyckiej o świcie, kiedy odbywała się liturgia, ustanowiony był od razu system relacji. Wzmocniony zresztą tym, co usunięto z obecnej architektury sakralnej, czyli balaski. Tak? Oddzielenie miejsca, w którym przebywają wierni od celebransa, który w ich imieniu sprawuje liturgię. Wchodząc do takiego kościoła, na miejscu osoby, która uczestniczy w liturgii, stajemy w półmroku skierowani, w miejsce najbardziej oświetlone, czyli absyda i ołtarz. Tak? Ten system relacji od samego wejścia do katedry był ściśle ustanowiony, dlatego mówię, on nie jest antropocentryczny, on jest zdecydowanie teocentryczny. Bóg jest centrum katedry, tak? tabernakulum w samym centrum, ponieważ jest najistotniejsze. Współczesna sztuka sakralna, zresztą później Państwu przykłady pokażę, Tabernakulum usuwa bądź w kaplice boczne, bądź w ogóle w niektórych kościołach nawet do zakrystii. Jako element zbędny architektonicznie, bo tak jeden z architektów kościoła w Polsce nawet się wyraził. Tak, kompletne niezrozumienie tego, czym powinna być świątynia jako miejsce sprawowania kultu, nie jest zwykłym budynkiem, kinem, salą posiedzeń, tak? jest czymś zgoła odmiennym. Z, tutaj ze, zerwanie, zerwanie z tradycją antyku, no tutaj na ten temat powiem krótko, żeby się nie rozwodzić. Pewne nowe rozwiązania tech, z, z zakresu techniki. Nie można było uzyskać bardzo długo przeszklenia ściannośnych, bo one się zawalały. Dlatego średniowiecze, jakkolwiek dzisiaj oceniane postheglowsko, bo państwo jeszcze podejrzewam przynajmniej niektórzy w moim wieku na przykład dobrze pamiętają, że ta yy, Historiozofia heglowska bardzo długo królowała w Polsce, gdzie Hegel mówił wprost, że jeżeli robimy wycieczkę przez historię filozofii, to od Antyku na końcówce Antyku przed Augustynem musimy założyć siedmiomilowe buty, by przeskoczyć do renesansu, bo mamy tysiąc lat stagnacji, gdzie kompletnie nic się nie wydarzyło. Ten zmurszały umysł średniowiecza w zasadzie nie popisał się niczym. Tysiąc lat przestoju. Tak? No. Jeżeli patrzymy na katedry gotyckie, to przynajmniej myślę, że śmiem wątpić, tak? choćby z punktu widzenia architektonicznego. Ja nie będę mówił to o wynalezieniu banku, wynalezieniu kołowrotu, y, y, busoli morskiej, pierwszych podróżach, uniwersytetach, bo średniowiecze w zasadzie ufundowało nam Europę. Natomiast pod względem architektonicznym wynaleziono przede wszystkim sklepienie żebrowo-krzyżowe i boczne odciągi, które zezwoliły na wydobycie ze ścian nośnych wszystkich naprężeń i przeniesienie je na pilastry zewnętrzne. Co to dało? Dało to, że praktycznie rzecz biorąc można było wybudować kościół jak szklarnię, byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli w zasadzie całkowicie go przeszklić. Natomiast pamiętajmy, że to był projekt nie dość, że teologiczny, to estetyczny. No, sklepienie żebrowo-krzyżowe wygląda jak wygląda, ale tu macie Państwo przykład, co można z tego uczynić. Tak? To widzimy doskonale, że ten walor estetyczny był szalenie ważny. Wertykalizm, strzelistość form, mocne i tak jak powiedziałem, mocne osadzenie w teologii, ten monumentalizm. Pamiętajmy, że wiek XIII, właściwego królowania katedr średniowiecznych, XIII-XIV, to jest wiek, kiedy Kościół przechodzi z Kościoła wojującego do Kościoła triumfującego. Katedra wyznacza nam centrum miast. Wokół katedr pęcznieją jak na drzewie szkoły przyparafialne, uniwersytety, później banki, siedziby miejskie. Ale katedra stanowi centrum. Zegar na katedrze, lub czas brewiarzowy, który w katedrze był cyklem, Dnia wyznacza życie miejskie, praktycznie. No, niedaleko no, pojedziemy do Pragi, to zobaczymy Katedrę Świętego Wita. Kiedy w katedrze Świętego Wita wieczorne dzwony się rozlegały, to wszyscy dobrze wiedzieli, że od tego czasu alkohol można już pić tylko w domu. Tak? Ponieważ katedra na Hradczanach wyznaczała rytmy miejski tak? to było centrum kościoła. Tryumfującego. Dlatego pamiętajmy, że ten wewnętrzny porządek, ukazujący przede wszystkim relacje, miał ukazywać obraz świata co jest centrum świata, gdzie jest nasze miejsce w świecie i tak naprawdę miał zaskakiwać to ten edukacyjny, że tak powiem, element. Pamiętajmy, proszę Państwa, że urbanistyka miejska. Urbanistyka miejska była średniowieczna, zabudowa miejska była bardzo zwarta. Najwyższe budynki w Niemczech budowano to były cztery piętra, natomiast towarem najbardziej deficytowym było szkło. Rajcy, miejscy, którzy byli dość zasobni i nie korzystali z pęcherzy rybich, które wkładano wtedy zamiast szyb, mogli sobie ufundować najwyżej 30 na 30 cm okno, tak? bo ono było bardzo często równoważne z wartością wybudowania w stanie surowym domu. Tak? To było coś niesamowitego, że te światło można było do domu wpuścić. I wyobraźmy sobie wyobraźmy sobie tą zwartą zabudowę miejską, gdzie ulice były na wyciągnięcie w zasadzie rąk, kiedy wszystkie pomieszczenia, oczywiście elektryczności nie było, więc wspomagane były naturalnym oświetleniem przez łuczywa, były w zasadzie w mroku. I wyobraźcie sobie Państwo kogoś, w czasach średniowiecza, my tego już nigdy nie doświadczymy, człowieka miejskiego, który wchodzi nagle do katedry o świcie, na sprawowaną liturgię, i nad sobą ma 49 metrów wysokości, bo tektonika dachu na tym poziomie się zaczyna katedry gotyckiej mniej więcej. Co więcej, oświet w zasadzie przeszklone w całości ściany nośne. To wrażenie, jakie spełniała katedra, śmiem twierdzić chociaż. Używając języka Karla Poppera, nie powinniśmy tego robić w filozofii, ale śmiem przypuszczać i prognozować, było zgoła odmienne od tego, jak dzisiaj z tego korzystamy. My dzisiaj w zasadzie archi, archi, architektura jest posunięta dużo dalej, natomiast było to coś tak niebywałego, że yy, kolokwialnie powiem, podejrzewam, że większość po raz pierwszy wchodząc w tym okresie do katedry gotyckiej z otwartymi ustami bardzo długo stała i podziwiała to, co miała w, w środku, czego była i co miała y, y przed sobą. Proszę Państwa, ten system relacji, to, to jeszcze raz do tego powtórzę, bo to jest szalenie ważne, teocentryczny, a nie atropocentryczny, czyli wydzielenie dwóch przestrzeni, ołtarza i prezbiterium i wiernych. To jest szalenie ważne, bo to no, odwołuje się do tej tezy Piotra Damianiego o po, katedrze gotyckiej jako y, obraz, obraz świata, tak? Y, od samego wejścia do katedry, yy, wrażenie przebywania w czymś, co byśmy nazwali przestrzenią sakrum. I tutaj, może ja się mylę, ale mam takie wrażenie, i podejrzewam, że część z Państwa przynajmniej takie wrażenie też ma, wchodząc do niektórych współczesnych kościołów. Nie odczuwamy tego w ten sposób, że nawet głosu nie ściszamy, wchodząc do kościoła, bo mamy wrażenie, jakbyśmy w jakiejś auli byli albo na boisku sportowym. Natomiast mam wrażenie, że nawet wśród ludzi niewierzących, którzy wchodzą zwiedzać katedry średniowieczne, odruchowo ściszają głos. Pytanie, dlaczego to robią? Ponieważ mają wrażenie, że są w pewnej przestrzeni wydzielonej. Tak jak nie wchodzimy do muzeum, nie szeleścimy papierkami i nie nawołujemy się nawzajem, tak samo w teatrze się inaczej zachowujemy. Tak nawet z tego poziomu czysto pragmatycznego, wchodząc do katedry średniowiecznej, niewątpliwie mamy wrażenie, że jesteśmy w wydzielonej przestrzeni. Szczególnie teraz, kiedy w centrach miast mamy zgiełku uliczny i wchodzimy do katedry nagle jest tam zupełnie cicho. Tak? Jesteśmy w wielkim pomieszczeniu, pięknie oświetlonym, gdzie. Ta idea piękna, o której jeszcze będę mówił, jest wręcz namacalna. Tak, jakbyśmy mogli jej dotknąć. W czymś takim niewątpliwie łatwiej usłyszeć głos Boga, to, to, to bez dwóch zdań. Czyli to wrażenie niezwykłości, niecodzienności, odświętności, czyli to wszystko, co zawiera się w, taki, w takich terminach jak sakrum i profanum. Nawet takie banalne szczegóły, mili państwo, jak wyjście z katedry. Wyjście z katedry zawsze znajdowało się w kierunku zachodnim, tak? Bo jeżeli wschód była apsyda, no to w zachodnim kierunku wyjście z katedry. Wychodziliśmy z katedry w stronę półmroku. Wychodziliśmy z katedry, operując już tutaj terminologią biblijną, w stronę Cieni, w stronę Szeolu, w, w stronę krainy umarłych. Nawet do tego stopnia, jak opart, opat sugeriusz z Saint Denis o tym pisał, to mówił wprost: to jest też głęboko przemyślana strategia, by ludzie musieli się odwrócić od światła i wyjść. Chciałem powiedzieć, przepraszam, bo chciałem powiedzieć wyjść w stronę Mordoru, ale to chyba niekoniecznie ta terminologia. Wyjść w stronę Szeolu bardziej, tak? A niekoniecznie używając języka tolkienowskiego, czyli w stronę mroku, krainy, cienia. Czyli krótko mówiąc, nawet tego rodzaju banalne rzeczy miały swoje uzasadnienie i mocne y, y, ulokowanie w systemie budowy kościoła. No, pamiętajmy, że sam plan architektoniczny katedry Praktycznie wszystkich katedr, bo nie znam, nie znam żadnej katedry, która by się wyłamała w tym gotyku właściwym, był na kształcie krzyża. No oczywiście nie jest to przypadkowe, absolutnie nie jest to przypadkowe. To jest pewno głęboko zakorzeniona i przemyślana strategia estetyczno-teologiczna, tutaj bez, bez dwóch zdań. Centralna pozycja w kościele to oczywiście tabernakulum i ołtarz to jest centrum przestrzeni architektonicznej. No i ogromna. Co za tym stoi jeszcze? Ogromna pokora budowniczych. Proszę Państwa, po dzień dzisiejszy nie ma co ukrywać tego, że bardzo mało wiemy na temat architektów, którzy stoją za katedrami średniowiecznymi. No, znamy przede wszystkim no, oczywiście opata z Sandyni, opata Sugeriusza, który wiele traktatów na ten temat pozostawił. Jak później czasu wystarczy, to dwa słowa na ten temat powiem, bo to jest ciekawa rzecz, bo my średniowiecze absolutnie nie przyjmujemy jako epoki zmysłowej. Ale jak bardzo się mylimy, to należy poczytać korespondencję sugeriusza z Bernardem Sklerwo. To był spór stricte estetyczny. On nadawałby się dzisiaj do wykładania estetyki na uniwersytetach. Bernard Sklerwo, który mówił, żadnego dekorum, żadnej strzelistości, to wszystko oderwie nas od modlitwy. Najbardziej surowe wnętrze sprzyja. Medytacji. No i opat sugeriusz, który mówił, nie, drogi Bernardzie, bardzo mocno się mylisz. Przede wszystkim poprzez to, co widzialne, trafiamy do tego, co niewidzialne. To jest obraz, to jest ścieżka, to jest droga dotarcia. Ale to zostawmy na boku, bo to są już bardzo szczegółowe rzeczy. Czyli z jednej strony to, co chciałem powiedzieć, to ogromna pokora budowniczych. Zresztą to jest w ogóle pewna tendencja ludzi średniowiecza. My dzisiaj mamy, jak w żadnej innej epoce historycznej, tak wiele rękopisów, tak wiele pism, gdzie one są anonimowe. Znaczył sam Tomasz Zakwinu niejednokrotnie nie podpisywał swoich traktatów, twierdząc, że jest tylko trybem w kontekście progresu myśli w kościele. Absolutnie mu nie zależało na tym, żeby jego imię było gdzieś łączone z jakimś postępem naukowym. Tak samo tutaj. No nie znamy w zasadzie budowniczych katedr, ponieważ była to rzecz zupełnie drugorzędna. Dla nas z dzisiejszej perspektywy rzecz nie do pomyślenia. Dzisiaj, jeżeli ktoś coś takiego by wybudował, to wierzcie mi Państwo, przede wszystkim by pokazał, jaka dotacja za tym stoi, kto go inspirował, jakie miał życie prywatne, jakie przemyślenia, i tak dalej, i tak dalej. Nie schodziłby złam tabloidów. No tutaj praktycznie mimo tego, że reszta rzeczy jest udokumentowane, nie do końca, nie, nie do końca wiemy. Oczywiście idea światła, o której wspominałem. Bardzo mocno wykorzystywana przez, przez witraże, wspomagana przez witraże. Pamiętajmy, że ten kult solarny w gotyku był bardzo mocny. Chrystus przedstawiany niejednokrotnie jako sol invictus, tak? Słońce niezwyciężone, jako gwiazda poranna. To są wszystko odwołania solarne. Dlatego pamiętajmy, że to w średniowieczu narodziła się idea claritas, czyli światła. To miało rzutowanie na na przykład semiologię barw. W średniowieczu, o której wspominałem na początku. My sobie do końca z tego sprawy nie zdajemy, że to, proszę Państwa, żyje już ponad 800 lat, ponad 8 wieków, a my dzisiaj nadal używamy na przykład w liturgii kolorów. Ponad 8 wieków. Nie zmieniło się nic. I jeżeli kogoś to interesuje, to na przykład niech sobie zada pytanie: dlaczego nie ma koloru niebieskiego? To zagadka i można sięgnąć po rozwiązania, jak są ciekawe tego rodzaju spory. Dlaczego wykorzystywano takie, a nie inne kolory i nadawano im znaczenia. Zresztą cała heraldyka, cała demonologia, tak mówiłem, świadczy tylko i wyłącznie o jednej kwestii o ogromnej wrażliwości estetycznej. Ludzi średniowiecza. Tak jak powiedziałem, zresztą coraz częściej no, Goff nawet mówi wprost, że człowiek współczesny jest człowiekiem neośredniowiecza, bo wrażliwość na bodźce zewnętrzne jest bliźniacza niemalże w średniowieczu, jak i współcześnie. Tutaj przykład kilku rozwiązań tektonicznych w katedrach gotyckich, gdzie sklepienie żebrowo-krzyżowe jest nie tylko nośnikiem konstrukcji, ale daje też nam zadowolenie estetyczne. Postawiłbym nawet hipotezę, że było to równoważne, bo w kilku katedrach, na przykład końcowy, końcowy gotyk, katedra w Szard, gdzie ewidentnie mamy dołożonych kilka dekorum, wydawałoby się, że one są elementami nośnymi, a okazuje się, że niekoniecznie. To było dodane tylko dla ogólnego wizerunku, tak? że, krótko mówiąc i kolokwialnie mówiąc, żeby ładniej było, a niekoniecznie jako element, element konstrukcyjny. Dlatego tutaj z jednej strony estetyka światła, z drugiej strony wielki projekt teologiczny, z drugiej strony wielki projekt estetyczny, i wszystko to spięte w taką klamrę, którą należałoby przedstawić czy podsumować słowami Piotra Damianiego, Katedra Gotycka jako obraz świata. I teraz przechodzimy do współczesnej sztuki sakralnej. Może, mogą mi Państwo zarzucić, że dobrałem tendencyjnie zdjęcia. Niewątpliwie jest to, i zgodzę się z tym, że jest to pewna forma wyboru, bo nie ma czegoś takiego jak współczesna architektura sakralna. To oczywiście tak jak nie ma czegoś takiego jak klasyczny gotyk czy klasyczna katedra gotycka. Natomiast wybrałem tutaj przykłady tylko i uzasadnię, co wybrałem. Przykłady kościołów tylko katolickich. Nie brałem ze zborów, nie brałem kościołów baptystów, które słyną z nowoczesnych rozwiązań, modernistycznych. Wybrałem tylko i wyłącznie kościoły katolickie lub kaplice katolickie, tak funkcjonujące, a z drugiej strony mające pokazać pewnego rodzaju tendencje, pokazać pewnego rodzaju tendencje w rozwoju. To, co spotykamy, i myślę, że każdy tego doświadczył w mniejszym lub większym stopniu w nowych świątyniach, to potrzeby jakiegoś rodzaju uwspółcześnienia. Budowli sakralnej. Nie ma co ukrywać, że za wieloma rozwiązaniami współczesnej architektury sakralnej stoi chęć nowego otwarcia nowego otwarcia architektonicznego świat się zmienia nie ma najmniejszego sensu by kolokwialnie rzecz biorąc odgrzewać te kotlety które już kiedyś były czyli to co zostało już powiedziane niech będzie w swoim systemie funkcjonuje dzisiaj mamy nowe otwarcie w liturgii nowe otwarcie w wrażliwości nowe otwarcie kościoła na świat bo tak po drugim soborze watykańskim wprost powiedziano że kościół musi bardziej otworzyć się na świat i proszę państwa nie ma co ukrywać że to, co dzieje się we współczesnej sztuce szeroko rozumianej, ma swoją egzemplifikację lub powiedzmy ma swoją kalkę w pewnym wymiarze w sztuce sakralnej też. To bez dwóch zdań. Ja przynajmniej tę te tendencje widzę. Z czego wynikają te zmiany? Dlaczego dokonano, dokonano tak radykalnych zmian architektonicznych? Oczywiście ma to uzasadnienie teologiczne też, bez dwóch zdań, czyli krótko mówiąc, skąd się bierze potrzeba nowej architektury sakralnej? Tak jak powiedziałem, należy otworzyć się na świat, należy poczuć ducha czasu. Duch czasu pokazuje nam, jak sztuka współczesna wygląda, dlaczego kościół ma stać obok. To jest no bardzo trudno mi o tym tutaj w tym gronie mówić, ale mam wrażenie, że zapomniano o fundamentalnej kwestii, a mianowicie takiej, że jak budujemy latarnię morską, to latarnia morska jest po to, żeby wyznaczała kierunek, a nie żeby była ładna. I ja przynajmniej rolę kościoła tak widzę. To nie kościół winien się do świata dostosować, tylko kościół powinien być latarnią morską i pokazać nawet jak błądzicie, to my jesteśmy tu. To nie Kościół potrzebuje świata, tylko świat potrzebuje kościoła i dlatego ja przepraszam za tak radykalne postawienie sprawy, ale mam wrażenie, że przynajmniej w niektórych konstrukcjach architektonicznych tej prawdy o której powiedziałem tutaj, czy prawdy, tej hipotezy, o tak bezpiecznie powiem, o niej, o niej się często zapomina. Tutaj te zmiany architektoniczne na pewno idą w parze z odnowioną liturgią. O tym powiem na samym końcu, bo to jest w zasadzie rdzeń tego, co chciałem Państwu tutaj powiedzieć. No i inspirację estetyką niekatolicką. Bez dwóch zdań, przede wszystkim należy wskazać na estetykę protestancką, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i dawnej Republice Federalnej Niemiec, a, a teraz w Niemczech. Ta nowa wrażliwość otwarcie na nowy paradygmat sztuki. Związek z liturgią. No przede wszystkim pamiętajmy, że uzasadnienie teologiczne zmian architektonicznych to jest takie, że centrum nowego Kościoła to przede wszystkim stół, który, nazywany, który pełni rolę ołtarza, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli przeniesienie tego akcentu, bo trudno też powiedzieć tutaj, że zerwanie z pewnego rodzaju tradycją, ale Inaczej zaakcentowano pewne fundamentalne kwestie. Nie mamy już ofiary przebłagalnej za nasze grzechy, tylko mamy wieczerze, spotkanie. W niektórych kontekstach śmiem twierdzić, że biesiadę. Tak? I to jest pewnego rodzaju rozłożenie akcentów w tej nowej liturgii. Jeżeli zgromadzenie wiernych jest oddzielone od celebransa, czyli znikają balaski, stoi on w centrum, to oczywiście rzutuje też na samobudowanie przestrzeni architektonicznej, czy zagospodarowanie. Tak? Dlatego tutaj dałem te przykłady, gdzie widzimy ewidentnie, w jaki sposób zmi liturgia zmieniła tą przestrzeń wewnątrz kościoła. A pamiętajmy, że przestrzeń wewnątrz kościoła rzutuje też na zewnętrzną bryłę kościoła, dlatego bardzo często, w zasadzie już śmiem twierdzić, że in grosso modo możemy powiedzieć, większość współczesnych kościołów nie jest budowana na kształcie krzyża, tylko kwadratu, ponieważ... Wymuszają przepisy liturgiczne tego rodzaju yy, zabudowę, tak byśmy powiedzieli. No i to tabernakulum, jak wspomniałem, zostaje usunięte z centrum ołtarza do bocznych kaplic, o ile takowe istnieją, bo w większości kościołów nie istnieją, albo gdzieś w okolicy zakrystii. No trzeba też powiedzieć, że tutaj to poszanowanie ekumeniczne po drugim Soborze Watykańskim, ta wrażliwość ekumeniczna wpłynęła też na zatarcie różnicy między odłamami chrześcijaństwa i kościołów. Proszę Państwa, yy, nie mamy żadnych wątpliwości co do architektury stricte chrześcijańskiej w średniowieczu. Potrafimy odróżnić, choć tych budowli wiele nie było, bo chrześcijaństwo było dominujące, to już w późnym. Na przykład w renesansie, wczesnym renesansie czy, czy w baroku, to te kościoły bardzo mocno się odróżniały i no, barok będzie najlepszym przykładem. Katolicki kościół barokowy bez dwóch zdań odróżnimy od całej reszty kościołów. Tak? Dzisiaj w zasadzie mamy wątpliwości, to na co tutaj, proszę Państwa, patrzymy, to yy, równie dobrze mogłoby być zborem anglikańskim albo ko, yy, kościołem zielonoświątkowców. Tak? Dlatego też nie ma co ukrywać, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w kilku Stanach Południowych, jest zwyczaj wymieniania się w Dzień Pański, kto kiedy liturgię sprawuje, i nie ma tam pewnego zgrzytu architektonicznego. Absolutnie. O 11 jest msza święta, a o 13 jest zbór zielonoświątkowców, tak, który sprawuje swoją liturgię. I absolutnie nie ma tutaj żadnego kontekstu, czy zgrzytu, byśmy powiedzieli, architektonicznego. Ta estetyka i nastrój kościoła zmieniają charakter, nie ma co ukrywać, z sakrum na charakter spotkania, na charakter spotkania, bez dwóch zdań, yy, czy wieczerzy. Tak? W ogólnym rozrachunku nie ma co ukrywać, że ta estetyka nowych budowli sakralnych posiada... Bardziej przestrzeń sal, sal konferencyjnych, bo jak tutaj to oglądamy, no, szczególnie zdjęcie po państwa prawej stronie, no, ewidentnie wskazuje, że, że to albo klasa szkolna, albo sala kinowa, albo yy, 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 sala konferencyjna. No, to też generuje pewną dowolną, pewien dowolny przebieg niezależnych detali umieszczanych obok siebie. I tutaj znowu to egzemplum, do którego się odwołałem, gotyku. W katedrze gotyckiej nie było ani jednego detalu przypadkowego. To Było wszystko skodyfikowane, sformalizowane, tak, ale wszystko miało swoje znaczenie. To, że witali nas, jak wchodziliśmy do katedry gotyckiej, najczęściej witają nas y, aniołowie o twarzach cherubinów, było głęboko przemyślane, bo jak opat sugeriusz mówił, nie stawiajmy tam mrocznych patriarchów z twarzami posępnymi, bo ludzi nam to odstraszy. Oni niech będą w nawach bocznych, tak. A centrum w absydzie witraże mają pokazywać Kościół triumfującym, czyli sceny zbawienia głównie z martwych stanie, bo to jest centrum. No dzisiaj detale architektoniczne, jak widzimy w wielu przykładach, mam wrażenie, że są y, dziełem przypadku, nie ma co ukrywać. W jaki sposób chrześcijańska świątynia zachowuje więź z Jezusem Chrystusem poprzez wystrój i kształt świątyni? Y, no to pytanie, na które wszyscy sobie musimy sami odpowiedzieć. Ta architektura sakralna, tak jak powiedziałem, y, pamiętajmy, tego, o, o, właśnie, to jest dosyć istotne i chciałbym tutaj powiedzieć, że wbrew temu, co się mówi w mediach, że w zasadzie ludzie z kościoła katolickiego gremialnie, szczególnie na zachodzie, odchodzą i kościoły się raczej wypożycza lub burzy, nie jest do końca prawdą, bo jeżeli Państwo pojedziecie do Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, szczególnie Bawarii, to zobaczycie, że architektura sakralna przeżywa swoisty renesans. Renesans w tym sensie, że pomimo ciągłych doniesień, tak jak wspomniałem, o likwidacji świątyń, czy ich sprzedaży, czy przeznaczenia, jest cała seria nowoczesnych świątyń budowanych szczególnie na re takich rezydencjach, obrzeżach miast. Tam powstają co prawda niewielkie kaplice, niewielkie kościoły, ale tego buduje się bardzo dużo. Dlatego w pewien sposób możemy mówić o renesansie architektury sakralnej. Co do jakości możemy tutaj dyskutować, ale buduje się dużo. I tutaj trzeba wprost powiedzieć, że Chyba podstawowym błędem, który jest popełniany, i to błędem nie ma co. To jest tajemnica Poliszynela, dlatego myślę, że można to powiedzieć. Duża wina leży po stronie ordynariuszy diecezji, którzy zatrudniają architektów, na przykład niewierzących. No, biskup Liwornow, jedyny, który miał odwagę powiedział wprost, że dla niego warunkiem sam jest architektem z wykształcenia, dla niego warunkiem jest to, że kościół. Projektować musi osoba wierząca, bo osoba niewierząca w ogóle pojęcia nie ma o ostatecznym przeznaczeniu takiej budowli. Dlatego tu mamy przykłady budowania kościołów przez ludzi niewierzących, którzy bawią się formą, a nie czują zupełnie ducha, któremu winna służyć taka budowla. Dlatego to przygotowanie projektów nowych świąteń nie powinno powierzać się. Albo największym sławom architektury, albo ludziom kompletnie niewierzącym, którzy naprawdę są w stanie zrobić estetyczną krzywdę wierzącym. Zresztą, proszę Państwa, ten ruch, te, chciałem powiedzieć, Movimento z włoskiego, ruchy włoskie, które są przeciwko nowej architekturze sakralnej coraz bardziej widoczne są. Mamy takie dwa właśnie w Livorno i w Modenie. W Modenie wprost wierni powiedzieli, że nie będą chodzić do nowego kościoła, ponieważ nie są w stanie się w nim modlić, ponieważ ma estetykę boiska do siatkówki, gdzie z dwóch stron, z jednej strony jest ołtarz, z drugiej strony jest ambona i prezbiter musi w czasie mszy przejść, natomiast ludzie siedzą naprzeciwko siebie i w zasadzie no, bardzo niezręcznie się czują, bo albo muszą mieć w lewo, albo w prawe głowę odwróconą, bo jak patrzą na wprost... To mają wrażenie, że nie uczestniczą w liturgii. No to są właśnie te krzywdy, nie tylko estetyczne, ale krzywdy, które się robi wiernym, którzy nie ma co ukrywać, ułożą na te nowe świątynie, bo to nie Pan Putin je funduje, tylko wierni. Te pieniądze pochodzą przede wszystkim od wiernych. Dlatego tutaj ta wrażliwość winna być taka, by pomysły szły w parze z wrażliwością wiernym a przede wszystkim z ideą teologiczną, która winna za kościołami stać. W tej z zamkniętej przestrzeni sakralnej tylko i wyłącznie do samych wiernych jest brak otwarcia na transcendencję, no nie ma co ukrywać, no tutaj mamy znowu kilka przykładów, przyznaję, tendencyjnie wybranych, ale ukazujących nowe otwarcie w architekturze sakralnej, czyli w pewien sposób Kościół moim zdaniem jest pozbawiony swej najbardziej charakterystycznej cechy estetycznej, którą winę mieć, a mianowicie kiedy do Kościoła wchodzimy mamy Chęć na modlitwę, krótko mówiąc. No, w tych kościołach no, nie do końca tak jest. Świątynia ta nie jest alą, aulą konferencyjną, w której się nie przywołuje tajemnicy zbawienia czy odkupienia. Tutaj, jeszcze kilka przykładów, które, które chciałem Państwu pokazać. Często, i tu jeszcze może o detalu, zwróćcie Państwo uwagę, że w niektórych kościołach, tak jak tutaj też po prawej Państwa stronie, zwróćcie uwagę, że nawet nie ma krzyża. Krzyż jest usunięty jako, to właśnie jest ten przykład, o którym mówimy, jako zbędny element architektoniczny, które, który zakłócał jedność formy wewnętrznej bryły kościoła. No tak, jeżeli robił to człowiek, który jest tylko i wyłącznie architektem, natomiast... Nie ma zielonego pojęcia o tym, jakie jest ostateczne przeznaczenie takiej budowli, czyli sakralne, to oczywiście tego rodzaju tendencje może tu wyrazić. Natomiast nie do końca jest to, jest to konieczne. Ten emblemat. Tutaj mam takie wrażenie, proszę Państwa, że takim emblematem spinającym jest pusta przestrzeń, przez którą ewentualnie przechodzi celebrans albo w której mogą znaleźć się wierni. Tak? Ta ascetyczność. Estetyczność też była w kościołach romańskich, ale ta ascetyczność jest pochodną tego, co zwiemy dzisiaj neopostmodernizmem na ten temat, by bardzo można wiele mówić, ale podejrzewam, że to jest taka infekcja, tak jak ukąszenie heglowskie, tak samo u architektów współczesnych, to ukąszenie postmodernizmem jest widoczne. Mamy kulturę wyczerpania. Wszystko, co można było w kulturze powiedzieć, już zostało powiedziane. Stajemy się człowiekiem, który stoi przed szklaną ścianą i nic nowego nie jest w stanie wymyśleć. Jedyne jego rozwiązanie, jakie może zaproponować, to odwrócenie się tyłem do tej ściany szklanej i sięgnięcie po rozwiązania z przeszłości. Dlatego tu tutaj mamy pewne nawiązanie widzicie państwo po prawej stronie swojej jest pewne nawiązanie do wertykalizmu gotyckiego jak najbardziej jest ale jest też fascynacja y, architekturą modernistyczną beton niepomalowany gdzie widoczne są spoiwa to jest to połączenie tak jak nie wiem w muzyce mamy y, jest taki zespół gregorian tak? jest zespół gregorian który połączył muzykę polifoniczną czyli gregoriankę Piękną, szlachetną, średniowieczną, z muzyką techno. To jest właśnie to ukąszenie postmodernistyczne. Odwracamy się do tej szklanej ściany i sięgamy do lamusa przeszłości i wyciągamy to, co nam pasuje, i w jeden projekt łączymy, i ma to pozory nowości. To jest to otwarcie się. Dlatego podejrzewam, że w podobny sposób. Tutaj jest to projektowane, czyli współcześni liturgiści i architekci powinni, wydaje mi się, sięgnąć do precyzyjnego nauczania Kościoła przede wszystkim o przestrzeni sakralnej. Pamiętajmy tak może patetycznie to powiem ale że ewangelizacja dokonuje się bowiem również poprzez kościoły pisane przez małą literę K. Czyli to, w czym się znajdujemy, tak? Ten element edukacyjny, o którym, o którym Państwu mówiłem. Wiele tych nowych kościołów jest dziś. Pustych, też nie ma co ukrywać. Pustych kościołów, ponieważ nie przyciągają one swą wrażliwością czy estetyką piękna do katedry, podejrzewam, gotyckiej, dużo chętniej byśmy chcieli wejść. Tu jeszcze kilka przykładów, które z całego świata Państwu pozbierałem, zarówno z Ameryki Łacińskiej, jak i z Europy, a szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, bo stamtąd nie ma co ukrywać, ta moda na nową architekturę sakralną się otwiera. I może jeszcze dwa lub trzy przykłady tylko Państwu pokażę, bo widzę, że z Zbliżamy się do końca, a chciałbym w jakiś sposób podsumować. A podsumować bym chciał kilkoma cytatami, oddać głos komuś, kto dużo piękniej, dosadniej, precyzyjniej może podsumować to, co chciałem powiedzieć i jeszcze dwa słowa na temat liturgii. Pytanie końcowe. Czy istnieje związek między współczesną architekturą a liturgią? Ja tutaj panu, który mnie wprowadzał, powiedziałem przed wykładem, że dobierając zdjęcia, i to jest proszę państwa. Im dłużej o tym myślę w czasie wykładu, tym bardziej zatrważające to jest. Dobierając zdjęcia do tego wykładu, niestety przeprowadziłem pewnego rodzaju cenzurę. Stwierdziłem, że niektórych zdjęć w tym gronie nie pokażę, a były to zdjęcia celebracji eucharystii. Głównie ze Stanów Zjednoczonych, które dla mnie były tak obrazoburcze, że podejrzewałem, że niektórych z państwa mogliby tutaj mogłoby to urazić. A przypominam jednocześnie, że jesteśmy w kościele powszechnym. Tym samym w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Niemczech, w Ameryce Łacińskiej. Tu wybrałem też tendencyjne przykłady, pokazujące w jaki sposób dzisiejsza liturgia, gdzie jeżeli przestrzeń sakralną pozbawimy tej sfery sakrum, to nie dziwmy się, że i liturgia to są naczynia połączone, tak jak powiedziałem, operujące symbolem, że i liturgia straci ten walor. Nie estetyczny, bo trudno sprowadzić liturgię tylko do czystej estetyki, ale straci walor głęboko przemyślanego symbolu i otwarcia się na transcendencję, na to zakotwiczenie metafizyczne, na duchowość, na to, gdzie wzrok sięga dalej niż to, co widzialne. Tak? Y Właśnie, biskup Simone Giusti, ordynariusz Livorno, Włochy. Pozwolą Państwo, ja wiem, że to wszystko jest wyświetlone, ale pozwolą Państwo, że przeczytam. Świątynia musi przemawiać do człowieka i do jego serca, I jak tylko do niej wejdzie, posługując się językiem symbolicznym i afektywnym. Nowe kościoły nie mogą być dziełem przypadku, bo zaprojektować świątynię oznacza również kształtować duszę tych, którzy będą się w niej modlili. Przepraszam, błąd źle przepisałem. Y Przypomnę tylko tyle, bo pewnie większość z Państwa o tym wie, że Simone Giusti, jego ekscelencja Simone Giusti, jest architektem z wykształcenia. Dlatego wie, o czym mówi. Tak? I tutaj jego głos jest dosyć istotny. Idziemy w górę w hierarchii. Kardynał Gianfranco Ravasi. Architektura sakralna, która nie potrafi właściwie czy raczej wspaniale przemawiać językiem światła i nie jest nośnikiem piękna i harmonii, nie spełnia swojej funkcji. Staje się sztuką świecką i profanacją sakrum. I dlatego w kościołach takich czujemy się zagubieni, niczym w auli kongresowej, rozproszeni jak w hali sportowej, przygnieceni jak w planetarium, otępieni wulgarnością i pretensjonalnością. Przypominam, że kardynał Rawazi był Kimś na wzór ministra do spraw kultury w Watykanie, więc głos dosyć istotny. Idąc w hierarchii w górę, ostatni cytat z Benedykta XVI w adhortacji Sacramentum Caritatis z 2007 roku. Wskazał na związek pomiędzy tajemnicą, w którą się wierzy, i tajemnicą, którą się celebruje. Wyraża się w sposób szczególny w teologicznym i liturgicznej wartości piękna. Liturgia, bowiem, jak i zresztą objawienie chrześcijańskie, ma wewnętrzny związek z pięknem. Jest veritatis splendor. W Jezusie, jak miał zwyczaj mówić święty Bonaventura, komplementujemy piękno i blask początków. Odnoszenie się do atrybutu piękna nie jest jedynie estetyzmem, ale jest sposobem docierania do prawdy o miłości Boga w Chrystusie poprzez piękno. Ducha liturgii nie będę czytał, bo wszyscy Państwo pewnie to znają, natomiast z adhortacji apostolskiej weźmy ważnym składnikiem sztuki sakralnej jest niewątpliwa architektura kościołów, przyznanie w niej papież. Powinna ona zachowywać jedność poszczególnych elementów prezbiterium: ołtarza, krucyfiksu, tabernakulum i ambony. I podsumowanie. Mam jeszcze trzy minuty. Tak? Dziękuję. Podsumowanie w trochę minorowym tonie, bo wydawałoby się. Chciałbym tak powiedzieć, że współczesna architektura sakralna, którą państwu prezentowałem, to jest wypadek przy pracy, tak, który był który zostanie odłożony gdzieś do historii i, i o nim zapomnimy, jak o rzeczach brzydkich w sztuce, już mało kto pamięta takie postacie jak Marinetti czy Malewicz. Ale tutaj chciałbym powiedzieć tak: może to jest zbyt śmiała hipoteza, ale wydaje mi się, że sztuka współczesna, sztuka sakralna, głównie architektura, bo o tym mówili, tu pominęliśmy kontekst muzyki sakralnej czy obrazów sakralnych, ale architektura sakralna jest wbrew temu, co sądzi wielu krytyków, a nawet apologetów Kościoła, nie jest pozbawiona pewnego rodzaju symboliki. Proszę Państwa, uważam, że ona jest tak samo symboliczna jak gotyk. Ona pokazuje stan duchowości Kościoła. Ona jest obrazem tego, co dzieje się wewnątrz Kościoła. I niestety uważam, że to zainfekowanie postmodernizmem, o którym mówiłem, jest dużo dalej idące. I może architektura jest takim widzialnym znakiem tego, co dzieje się w kościele. Bo to nie robią nam kościołów ludzie z zewnątrz i nie sprzedają, nie sprzedają uczestnikom tak, liturgii. To często dzieje się wewnątrz diecezji, to dzieje się za aprobatą w dużej mierze tych, którzy do tych kościołów uczęszczają. Czyli podobnie jak sztuka średniowieczna jest wyrazem pewnych tendencji, jest, nie bójmy się tego, alegorią życia kościoła w wielu wypadkach. Tak o których tutaj nie trzeba Państwu mówić. I nie trzeba chyba też być zbyt spostrzegawczym, by zauważyć, że współczesne eksperymenty artystyczne odbywające się na gruncie architektury sakralnej są w pewnym sensie odbiciem procesu zaniku wiary i zrozumienia tego, czym jest Eucharystia i jakie jest jej miejsce w naszym życiu. Pamiętajmy, że Eucharystia jako centrum życia znika. Tutaj z kolegami rozmawiałem przed wejściem na salę. Już kończę, to będzie dygresja. Takie, przepraszam za kolokwializm personal touch, ale w tym gronie chyba mogę to zrobić. Rozmawiałem z kolegami. Zdarza mi się od kilku lat jeździć na wakacje na Florydę do moich znajomych. I ilekroć idziemy tam do kościoła, to dzieci moje pytają na niedzielną mszę, czy to kościół katolicki. A już potrafią odróżnić pewnego rodzaju estetykę. W kościele nie ma w ogóle konfesjonałów na przykład, i w tym kościele nie przystępuje się do sakramentu pokuty. Nawet dzieci idące do pierwszej komunii odbywają rozmowę z księdzem. Tak, kiedy znajomi Polacy, którzy z nami byli na na wyjeździe jeden z nich powiedział, że do nie, nie pójdzie do komunii, ponieważ uważa, że nie powinien pójść. To z ogromnym zdziwieniem Amerykanie patrzyli. No nie wiem, sądzili, że naprawdę jest seryjnym mordercą i siedzi tu w kościele, ponieważ należy w duchu przeprosić Pana Boga, z Nim się pogodzić i przystąpić do sakramentu Eucharystii. Zupełne, zupełna przypadkowość w rozdawaniu. Udzielaniu komunii świętej, gdzie u nas przynajmniej funkcja diakona funkc działa, tam są przez palcem wyznaczani ludzie, którzy dzisiaj będą sprawować. Ja rozumiem, że to miało funkcjonować jako pomoc, a w tym czasie proboszcz siedzi na przykład. Tak? I tego rodzaju estetyka, która ja rozumiem, że każdy kraj posiada pewnego rodzaju taki modus operandi estetyczny, tak? natomiast tutaj pytanie o powszechność kościoła jest pytaniem jak najbardziej zasadnym. Jest pytaniem zasadnym, bo to dotyczy rdzenia tego, czym jest Kościół katolicki, czyli powszechny. 150 lat temu, gdziekolwiek na świecie byśmy nie poszli, to mieliśmy jedną gwarancję, że msza będzie wyglądać tak samo, nawet w tym samym języku będzie odprawiana. Tak nawet 100 lat temu, czy nawet 70 lat temu. Dzisiaj tak naprawdę te pytania z dziecięcą naiwnością zadawane, czy to jest Kościół katolicki, są pytaniami, wydaje mi się, dużo bardziej mądrymi niż niejeden z nas mógłby tutaj Zadać. Dlatego to pytanie o to, czy współczesna sztuka sakralna służy uświęceniu człowieka, oczywiście nie odpowiem tak czy nie, ale na pewno jest duża, tru, dużo trudniejsza w recepcji i dużo trudniejsza jest bardziej w wielu przypadkach, jest, jest bardziej przeszkodą niż pomocą do tego, byśmy na właściwą ścieżkę trafili. Bardzo patetycznie zakończyłem, przepraszam bardzo, ale dziękuję Państwu bardzo.